Witam Was w 21. podcaście Pharmacy Language. Jak co tydzień zaprezentuję Wam kolejną porcję angielskich słówek i zdań, które przydadzą Wam się w codziennej pracy farmaceuty. Jeżeli macie propozycje na nowe tematy, piszcie na adres pharmacycollege@pgf.com.pl lub zostawcie komentarz pod podcastem na YouTubie czy Facebooku. W zeszłym tygodniu omówiłam dla Was chorobę sercowo-naczyniową. Dzisiaj skupimy się ogólnie na chorobach serca, czyli heart diseases. No to zaczynamy. Let's go! Choroby serca obejmują blood vessel disease, such as coronary artery disease. Choroba naczyń krwionośnych, taka jak choroba wieńcowa. Heart rhythm problems, arrhythmias. Problemy z rytmem serca, arytmie. Heart defects you're born with, congenital heart defects. Wady serca, z którymi się urodziłeś. Wrodzone wady serca. Heart valve disease. Choroba zastawki serca. Disease of the heart muscle. Choroba mięśnia sercowego. Heart infection. Infekcja serca. Przedstawię Wam teraz objawy wskazujące na konkretny rodzaj choroby serca. Objawy chorób serca w naczyniach krwionośnych. Chest pain, chest tightness and chest discomfort, angina. Ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej i dyskomfort w klatce piersiowej, dławica piersiowa. Shortness of breath, duszność. Pain, numbness, weakness or coldness in your legs or arms if the blood vessels in those parts of your body are narrowed. Ból, drętwienie, osłabienie lub chłód nóg lub ramion, jeśli naczynia krwionośne w tych częściach ciała są zwężone. Pain in the neck, jaw, throat, upper abdomen or back. Ból szyi, szczęki, gardła, nadbrzusza lub pleców. Objawy choroby serca spowodowane nieprawidłowym biciem serca. Arytmie serca. Fluttering in your chest. Trzepotanie w Twojej klatce piersiowej. Racing heartbeat, tachycardia, przyspieszone bicie serca, tachycardia, slow heartbeat, bradycardia, wolne bicie serca, bradykardia, chest pain or discomfort, ból lub dyskomfort w klatce piersiowej. Shortness of breath, duszność. Dizziness, zawroty głowy. Fainting, omdlenie. Objawy choroby serca spowodowane wadami serca. Oznaki i objawy wady serca u dzieci zaraz po urodzeniu mogą obejmować pale gray or blue skin color. Cyanosis. Bladoszary lub niebieski kolor skóry. Sinica. Swelling in the legs, abdomen or areas around the eyes. Obrzęk nóg, brzucha lub okolic oczu. In an infant, shortness of breath during feedings leading to poor weight gain. U niemowlęcia duszność podczas karmienia, prowadząca do słabego przyrostu masy ciała. Oznaki i objawy wrodzonych wad serca, które zwykle nie zagrażają bezpośrednio życiu i rozpoznaje się je dopiero w późniejszym dzieciństwie lub wieku dorosłym, obejmują
easily getting short of breath during exercise or activity. Łatwe zadyszki podczas ćwiczeń lub aktywności. Easily tiring during exercise or activity. Łatwe męczenie się podczas ćwiczeń lub aktywności. Swelling in the hands, ankles or feet. Obrzęk dłoni, kostek lub stóp. Objawy choroby serca spowodowane chorobą mięśnia sercowego. Kardiomiopatia. Breathlessness with activity or at rest. Duszność podczas aktywności lub spoczynku. Swelling of the legs, ankles and feet. Obrzęk nóg, kostek i stóp. Fatigue. Zmęczenie. Irregular heartbeats that feel rapid, pounding or fluttering. Nieregularne bicie serca, które wydaje się szybkie, łomotanie lub trzepotanie. Dizziness, lightheadedness and fainting. Zawroty głowy, oszołomienie i omdlenia. Objawy choroby serca spowodowane infekcją serca. Fever, gorączka. Shortness of breath, duszność. Weakness or fatigue, słabość lub zmęczenie. Swelling in your legs or abdomen, obrzęk nóg lub brzucha. Changes in your heart rhythm, zmiany rytmu serca. Dry or persistent cough, suchy lub uporczywy kaszel. Skin rashes or unusual spots, wysypki skórne lub nietypowe plamy. Objawy choroby serca spowodowane problemami z zastawkami serca. Fatigue, zmęczenie. Shortness of breath, duszność. Irregular heartbeat, nieregularne tętno. Swollen feet or ankles, opuchnięte stopy lub kostki. Chest pain, ból klatki piersiowej. Fainting, omdlenie. Na koniec przedstawię Wam jeszcze główne objawy, które świadczą o tym, że należy szybko udać się do lekarza. Chest pain, ból klatki piersiowej. Shortness of breath, duszność. Fainting, omdlenie. Na dziś to tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnej audycji. Do podcastu natomiast zostanie opublikowane ćwiczenie oraz słowniczek. Pamiętajcie także, że możecie nas słuchać w serwisie YouTube i na Facebooku oraz bezpośrednio na portalu pharmacycollege.pl, a także na serwisach Spotify i SoundCloud. Zachęcam też do udostępnienia naszego podcastu oraz pozostawienia lajka.